Rozmawiam dzisiaj z Urszulą Zajączkowską, która jest nominowana do Nagrody Witolda Gombrowicza w tym roku. Jesteśmy jej gośćmi, jesteśmy w jej ogrodzie. Możemy rozmawiać w miejscu, w którym zapewne parę przynajmniej pomysłów na tę książkę powstało. I na początek może zapytam o drogę do książki. Jakby można było nazwać jakieś etapy, jeśli to było etapowe. Jak ta książka się rodziła? Co było impulsem, co było skutkiem tego impulsu? Książka powstawała prawie 4 lata, więc dość długo. I to nie był mój pomysł na to, żeby ją napisać. Zaproponował mi ją Adam Pluszka, poeta, redaktor z wydawnictwa Marginesy. Po prostu internetowo napisał: czy nie zechciałabyś, czy nie napisałabyś nam książki? Mówię, no z taką typową dla ludzi, którzy nie wiedzą, jaki wysiłek trzeba włożyć, pewnością siebie. Powiedziałam, no jasne, pewnie, rok. A później tylko to przedłużałam, bo w międzyczasie też pojawiła się propozycja pisania felietonów, tekstów do dwutygodnika. A tam redakcja jest poważna. To znaczy, tam jest rzeczywiście szacunek dla słowa ogromny. A jednocześnie po wszystkim, co się pisze, ma się natychmiastową odpowiedź, co to jest warte. Bo to się od razu pojawia. To nie jest jak pisanie książki, która się pojawi za parę lat. To się chyba docenia. Znaczy, to może być trudne, ale to się chyba docenia, to taką współpracę. Dla mnie to była ogromna praca i ogromna przygoda też. W takim myśleniu, w poszerzaniu perspektyw myślenia o języku i myślenia w ogóle po prostu, że znalazła się przestrzeń, w którym mogłam oderwać się od empirii, która rządzi się takim bardzo konkretem, takim silnym konkretem, tak? Że tam jest hipoteza, metoda, wyniki się opisuje i jakaś tam skromna dyskusja. I po prostu w ten sposób naukowcy zaświadczają o świecie, o całej tej złożoności. To jest strasznie mało. Jest ten wątek w książce tutaj, bo ty jesteś naukowczynią i być może, się mylę, ale być może ta książka jest właśnie znalezieniem tej innej drogi. Mówienia o tym, na co miejsca nie ma w artykułach i w liczbach i w wykresach. Mówienia o tym, co jest mniej czyste i mniej doskonałe, a przez to idealne, bo tam jest ten wątek nieudanych preparatów, tak. Nieudanych dla nauki, tak. Ale być może najlepszych możliwych z punktu widzenia na przykład powstawania opowieści o tym. No właśnie, cieszę się, że to mówisz, bo jestem trochę zaskoczona, że czasem jest grupa ludzi, którzy uważają, że to jest książka o roślinach. No więc to nie jest książka tak naprawdę o roślinach. Te rośliny są tam, tam jest nadawana im podmiotowość, bo niby dlaczego miałyby nie być kimś, ale czymś. Ciągle są czymś, jakimś tłem, sztafarzem ludzkiego życia. Tak? Niby dlaczego żeśmy się postawili na tym wierzchołku hierarchii? Niby dlaczego w ogóle stawiamy jakąkolwiek hierarchię w życiu? Hierarchizowanie jest symboliczne w nauce, bo tam jest taksonomia, tam jest przynależność do królestwa roślin na przykład. Są rodziny, są rodzaje, są gatunki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest logiczne, ale co z tego? Znaczy, to jest skutek uboczny porządkowania, tak. Jakiegoś naszego, pewnie ułomnego. I tu się rodzi pytanie o język, bo kluczowe dla tej książki moim zdaniem, pytanie o to, jak można wejść w świat, nawet nie w świat roślin, tylko w świat styku człowieka i rośliny, bo to chyba jest w centrum książki, ta sfera pośrednia. Jak można w to wejść językiem, skoro rośliny nie mają języka. I jak myślałam o tej książce już po przeczytaniu, to mi się przypomniał od razu wiersz Milczenie roślin Szymborskiej, który ja sobie nawet wypisałam. Tu jest powiedziane, że rozmowa z roślinami jest konieczna i niemożliwa. I myślę sobie, że bardzo podobne pytania można postawić książce, którą napisałaś. W jaki sposób
daje się w ogóle za pomocą języka, który jest no, nazywający, a więc klasyfikujący, nazwać coś, na co na dobrą sprawę brakuje nam pojęć. Czy miałaś poczucie, że to jest coś, z czym trzeba trochę powalczyć? Można. Znaczy ta książka jest jakimś też rodzajem performance'u, bym powiedziała, dlatego że ja się tam obnażam z całą niemocą właśnie tego, o czym napisała między innymi Szymborska, że człowiek próbujący wchodzić w świat, do którego nie ma tak naprawdę wstępu przez własne zmysły i własne ciało, jest w dramacie samotności. Jesteśmy sami, ludzie. I więc jest to jakby no, taka opowieść o samotności człowieka, że my możemy podejmować właśnie pewne tragiczne próby przyglądania się, naginania, tworzenia całych systemów, które nam się nagle okażą prawdziwe. No właśnie między innymi taksonomia roślin, czy fizyka roślin, czy chemia roślin. Tak, to wszystko jest okej, okay, tak, to jakby, ale to jest wciąż baśń. Jednak i no, jakby próbowanie poszukiwania innych języków, a szczególnie takich, które odnoszą się do czegoś, co zostało całkowicie zapomniane, znaczy do poezji i do wrażliwości, do tego, co człowiek miał, ten człowiek na samym początku swojego istnienia, wtedy, kiedy był blisko tego, to znaczy wtedy, kiedy sam nawet się nie zastanawiał, czy jest taka konstrukcja, którą my teraz współcześnie żeśmy wytworzyli. To znaczy, że jestem ja i przyroda. No więc to też jest... Znak równości, teraz przekreślony, wtedy być może był. Tak, że po prostu nie ma czegoś innego niż przyroda w świecie. Nawet człowiek, który nie wiem, pracuje w korporacji, w suchym, klimatyzowanym biurze, wciąż oddycha powietrzem, jest mu potrzebny tlen. Tlen miesza się z krwią, a nie ma innego tlenu na świecie, który przed chwilą nie byłby w liściu. Więc nie ma, nie ma ucieczki od przyrody. Wielokrotnie w tej książce robisz taki zjazd do atomów. Mhm. Proponujesz taki sposób myślenia, w którym ostatecznie wszystko kończy się jednakowym elementem, tym pierwiastkiem bazowym. Jest taki piękny i bardzo dramatyczny opis tego, że cokolwiek płonie, zawsze w którymś momencie spłonie ten ostatni atom. Tak. Czy to będzie sekwoja, powiedzmy, czy to będzie malutka zapałka, więc ginie to ostatecznie. W tym ostatnim punkcie jest tak, takie samo, tak. Ale też to może być pocieszające, bo z kolei całe opisy, rozbudowane opisy niszczenia, rozkładu mają w sobie wydźwięk optymistyczny, tak. Bo jest ten demokratyczny element zrównania. Tak, jest między innymi pod postacią ognia, jest przecież taka właśnie dekompozycja materii, ponieważ jakby do wszystkiego, do sklejania ciał, do sklejania życia potrzebne są nieskończone ilości energii, którą mamy szczęście mieć pod postacią słońca. Więc nie ma perpetuum mobile. Wciąż są straty. Życie polega na ciągłej utracie. My ciągle coś tracimy. I gdyby nie słońce nie ładowało tutaj mnóstwa energii, gdyby rośliny nie wiązały w swoich ciałach tego światła, gdybyśmy my, jedząc rośliny, jakby nie wiązali tej energii ze słońca ze sobą, wszystko się by bardzo szybko tu skończyło. I jakby w momencie zniszczenia, paląc, nie wiem, węgiel czy drewno, dzieje się to, co było początkiem tego, często przed milionami lat w przypadku węgla, tak? Że nagle uwalnia się nam światło, związań atomów. I cykl się zamyka, tak, w takiej ogromnej perspektywie. Tak, i dla mnie to światło jest światłem stamtąd. Jest z tamtym słońcem. Jakby tamtym ciepłem, które było potrzebne do stworzenia ciała rośliny. Więc w gruncie rzeczy jakby jest to też straszliwie uspokajające przed własną śmiercią, czy przed śmiercią własnych bliskich. Że jakby wracasz, oddajesz. Oczywiście smucić się każdy będzie, tak? Bo to jest jakoś smutek. Przestajesz być, jak tak. W sposób, który znasz. Czy ktoś, kogo kocham. Natomiast jakby nigdy nawet ludzie, którzy
są agnostykami, którzy nie mają wiary jakiejś, którzy nie mają takiej jakiejś, nie wiem, duchowości, mogą umierać w spokoju, chociażby dlatego, że zawsze są garścią atomów i nigdy nie znikną z tego świata. Bywają w tej książce fragmenty prawie mistyczne. Na przykład jest opis dmuchawca, mówiąc potocznie, tam jest mniszek lekarski w Wołominie, w chrzęstach nocnych Wołomina. Tak. Ale jest dużo więcej takich fragmentów. Wydaje mi się, że książka ta jest bardzo emocjonalna, chociaż w żaden sposób histeryczna. Mhm. Ale jest tam bardzo dużo emocji. I chciałabym właściwie zapytać o te emocje, dlatego na razie o emocje tego, kto mówi. Tak. Bo są jeszcze emocje przypisywane, no, siłą rzeczy przypisywane roślinom czy naturze, ale jakby poczynając od emocji tego, kto tu zapisuje. Tak. Kogoś, kto jest trochę badaczką, trochę kobietą, trochę człowiekiem, niezależnie od tych wszystkich okoliczności. To jest mnóstwo emocji, które czasem sięgają takiego mistycznego pułapu. Chciałam zapytać o to, czy pozwoliłaś sobie na emocje pisząc, czy próbowałaś je jakoś porządkować, eliminować, nie wiem, przystrzyc troszeczkę, tak jak się przystrzyże czasem trawnik? Myślę, że po prostu dałam sobie prawo do bycia sobą, do bycia kimś, jakby do przemawiania takim moim własnym wewnętrznym językiem i patrzeniem. Które jest jakoś, mam to w sobie, że ja jakąś tę rzeczywistość poetyzuję, znaczy może inaczej, ja ją taką widzę. I nauka absolutnie nie ma w sobie w ogóle przestrzeni na emocje. To jest też hańbiące dla ludzkiej wrażliwości i ludzkiego intelektu. No może humanistyka trochę ma, ja tak myślę, humanistyka z mojego podwórka. Trudno być pewnie botanikiem i emocjonalnym botanikiem. Nie i można. Zakazane. Dlatego na konferencjach naukowych najlepsze momenty, i to są te momenty, które dla których ja tam tak naprawdę jadę, to są przerwy między referatami, kiedy my rozmawiamy. To też w humanistyce przerwy są też najlepsze. O to tam się jedzie, prawda? No więc jakby, więc dlaczego my się w przerwach spotykamy? Dlaczego prawdziwa rozmowa i prawdziwe spotkanie ludzi... Spychamy w kuluary, właśnie, tak? Dlaczego to jest najważniejsze? Jaki sztuczny świat stworzyliśmy? Że tutaj występujemy, recytujemy jakimś sztucznym, przestarzałym językiem coś o świecie, a potem dopiero mówimy prawdę przy kawie. No ale jednocześnie jesteś poważną botaniczką z tytułami naukowymi, jeśli tym mierzyć powagę naukowczyni czy naukowca. I tutaj bardzo często widać, jak profesjonalnie, jak bardzo obowiązkowo traktujesz to, co się dzieje w laboratorium. Tak. Jak robisz to czasem w konflikcie. Być może coś przypisuję, czytając, ale ja tu wyczytuję taki konflikt. Bycie bardzo precyzyjnym, bardzo dokładnym, bardzo rzetelnym, jednocześnie jest na przykład okaleczeniem badanego, mówiąc sztywno, obiektu, no ale jakieś rośliny, które jest jakąś inną istotą. I ten dramatyzm tu czasem wychodzi na jaw. Czy można by powiedzieć, że zapisanie tego jest jakąś formą zaleczenia dramatu, traumy? Myślę, że to jest dokładnie to, co, nie wiem, robią poeci używając języka, albo kompozytorzy muzyki, którzy używają komputera, albo, nie wiem, płachty papieru, gdzie rozpisują partyturę. Nauka, jakby to wszystko jest jakimś po prostu tylko i wyłącznie technikalium tego wszystkiego, jakby w którym wyraża się coś. To jest tylko narzędzie, z którego można wyciągnąć coś więcej, ale można tego nie robić, tak? Można coś konstruować w ramach poprawności techniki i iść dalej, żyć dalej. I to się ciągle dzieje i to jest wielki żal, że nie ma pozwolenia na ludziom, tak? Studentom i uczniom też, jakby wychodzenia spoza granic pewnej narzuconej hierarchii. A można właśnie jakby cieszyć się z tej chwili. Tak, oczywiście jakby pewne techniki laboratoryjne znam.
Szczególnie te rzeczy związane z fizyką właśnie są mi bardzo bliskie i lubię fizykę, więc dlatego między innymi szczególnie tą newtonowską, bo ona jest prosta. Więc dlatego, żeby nie zwariować w tym zadawaniu pytań nieskończonych wobec jednego tylko liścia i a jednocześnie doświadczania tego, czym jest ten szum, który teraz na przykład słyszymy, brzozy, gdzie są miliony liści, teraz się dotyka szumi i drżą atomy wokół nich i my to słyszymy teraz. Jakie atomy, skąd te atomy, jaki liść, dlaczego się dotykają i co jest z tym związane? One zaraz uwolnią się i będą leciały nad tym ogrodem, to będzie jedyny ten czas tej wolności tego liścia. Kiedy on jest naprawdę tak, sam, swój. Ta jego chwila. I to jest i tak, już raz idzie w potoki przemian. Zaraz tutaj się rozłoży i pewnie objawi mi się zielonym liściem trawy, tak, jakimś fragmentem wiosną. A tutaj fizyka newtonowska mówi, zakładasz eksperyment, tak, masz wyniki, dobrze, rysujesz wykres i mówisz, tak jest. To jest świetne, bo podejrzewam, żebym oszalała. Żebym się od nadmiaru? Że to jest fajna poręcz. Fajna poręcz, a jednocześnie też wzruszająco logiczna, że często pojawiają się takie rzeczy, takie efekty, nie wiem, jak na przykład właśnie rozszczepienie światła, że z bieli można mieć tęczę. Mnie to tak dziwi nie wciąż. Dla mnie to jest książka zbudowana z pytań. Tak. I te pytania są nieskryte, eksponowane, tak. A nawet są tutaj deklaracje, że one się nigdy nie skończą i zawsze ich przyrasta. I takie nieustanne pytanie, mnóstwo mówi nie tylko o świecie przyrody czy roślin, które są tutaj adresatami tych pytań milczącymi, co jest najciekawsze być może, ale też mnóstwo mówi o osobie pytającej. I prawdę mówiąc, przy drugim czytaniu tej książki, i pomyślałam sobie, że to jest właściwie autobiografia. Mhm. Oczywiście jakiegoś wycinka autobiografia, tak jak każdy, kto pisze autobiografię, ma prawo sobie jakby rzucić snop światła na pewien aspekt swojego życia. Dla mnie to jest bardzo osobista, autobiograficzna książka. Nie wiem, zgadzasz się z tą intuicją? Tak, zgadzam się, że to jest absolutnie moje pisanie i obnażanie się w tym, że ja się składam z wątpliwości, że wszystko jest wątpliwością. I dlatego bardzo jestem często zdziwiona. Nie uważam właśnie tej książki za książkę, która właśnie objawia nam przyrodę czy coś takiego, bo naprawdę gdzieś indziej moje czucie wobec tej książki jest. Natomiast jestem zdziwiona, że wciąż wszystko to o przyrodzie, wszystko to, co się mówi, jest tak przeżarte pychą ludzką. Znaczy, że człowiek naprawdę nadaje sobie prawo mówienia, że on zna prawdę, że on wie, że tak jest. Dlatego jedną z najgorszych, wydaje mi się, książek typów literatury, to są książki popularno-naukowe. Jakoś nie mogę tego przełknąć. Czyli nie chciałabyś, żeby ktoś to czytał według tego klucza popularno-naukowego, no bo wiesz, dużo rzeczy można się z tego dowiedzieć. Tak. Po prostu laik w tej dziedzinie naprawdę nabywa sporą wiedzę. Ale tylko dlatego, że to dotyczy botaniki, jest jakby otoczone pewną naukowością. A przecież każda powieść, z każdej powieści człowiek się bardzo dużo dowiaduje. Między innymi na przykład nabierając w ten sposób empatii, czy relacji między ludźmi, czy w ogóle czytając cokolwiek wokół jakiejś ścieżki narracyjnej, wchodzi do jego głowy bardzo, bardzo dużo rzeczy, obrazów. To jest też jakby poznanie tamtej jakiejś historii, czy rzeczywistości, przestrzeni. Tak? Tylko dlatego, właśnie to jest dowodem na to, że tylko dlatego, że ja pracuję naukowo, jakby jest zdziwienie, że to jest jakby coś odrębnego, innego niż ludzkie życie. No więc my jesteśmy w tym świecie zanurzeni. Każdy jest w tym zanurzony. Więc jest to dla mnie jakiś rodzaj powieści, bym nawet powiedziała. To jest mnóstwo zachwytu. W książce Patryki Badyl jest mnóstwo zachwytu, tak. Zaraźliwego moim zdaniem. To znaczy otwierającego na takiego rodzaju doświadczenie tego, co nas otacza i czym jesteśmy, no bo tak. Żeby tego nie oddzielać, że wydaje mi się, że
ona powinna być czytana choćby we fragmentach, bo ma też takie autonomiczne fragmenty książka. Ona nie musi być moim zdaniem koniecznie przeczytana od deski do deski, tak, żeby zarazić tego rodzaju nastawieniem, właśnie tym elementem zachwytu, który wynika ze zdumienia. Cały czas mi się wydaje, że to jest bliskie Szymborskie, to właśnie przez ten mój humanistyczny sposób myślenia, taki, który mnie zapewne kierunkuje i ogranicza. Wspominasz trochę w tej książce o innych tekstach literackich, które cię inspirowały nawet w badaniach. Może dwa słowa o tym powiedz. No, bardzo mnie inspirował Goethe i nadal inspiruje. Właśnie przecież tak dawno temu człowiek powiedział, że jeśli komukolwiek wydaje się, że jakikolwiek eksperyment, cokolwiek jest autonomiczne, a nie związane ze wszystkim, no to oczywiście jest w bardzo głębokim błędzie, bo wszystko jest związane ze wszystkim. I właśnie, no właśnie ten wpływ chociażby pozycji księżyca na niebie, na ruchy roślin, na życie roślin, zwierząt. Choć wydawałby się minimalny, tak, jest. Jest bardzo silny, dlatego że jest niezależny. Księżyc pojawia się regularnie i księżyc, nie, jakby wpływ księżyca nie zależy od światła, od temperatury, od sąsiadów, od właśnie pogody. On po prostu działa tym swoim rytmem, jest takim synchronizatorem, pulsem życia, wokół którego, żeby nie zwariować, życie się jakoś opisuje. Jest bardzo, bardzo mnie to zachwyca. Chciałam jeszcze zapytać o język, który w ludzkim wykonaniu jest pełen antropomorfizacji, tak, i personifikacji. Wydaje mi się, że jakoś się z tym godzisz, uznajesz, tak się wydaje, uznajesz, że po prostu tak jest, tak, że nie możesz inaczej opowiedzieć, tak, o świecie nieludzkim, tak, skoro masz do dyspozycji tylko ludzkie formuły. Skoro jestem człowiekiem, jakby te wszelkie próby, pozwalam sobie na antropomorfizację, chociaż w ogóle nie przepadam za tym, tak, bo to jednak jest wciąż tak jak w fotografii. Fotografia bardzo dużo mówi o samym fotografującym, a nie obiekcie. Tak, tak by, i też język będzie mówił o tym, co jest we mnie. Więc czasami rzeczywiście pozwalam sobie na to, ale też no właśnie dbając o to, żeby to brzmiało w jakimś szerszym kontekście, żeby to nie było tak, żebym nie umniejszała roślin, co się ciągle zdarza, że się mówi zdrabnia na przykład, roślinki mówi się. Nie znoszę słowa roślinka. Jest taki wiersz, nie pamiętam niestety tego tytułu, w którym opisujesz uczestnictwo w spotkaniu z fotografem przyrody. I ten wiersz ma taką mocną puentę, dlatego że jeśli dobrze pamiętam, fotograf przyrody jakoś prezentuje te swoje dzieła, komentuje, tłumaczy, jak się robi te zdjęcia, kiedy przyroda jest najpiękniejsza. Piękne musi być. Tak. Jak ten efekt estetyczny uzyskać, tak, i że na nim mu zależy. Tak. Osoba mówiąca w wierszu czuje się bardzo niekomfortowo na tym spotkaniu, nawet dość dosadnie to określa. Bardzo grzecznie opowiadasz, tak, że się czuje jak burdel mama na spotkanie, gdzie się mówi, jak to tam pszczółki mają zwyczaj robić. Chciałabyś, żeby nie zakłamywać tego, co wokół nas i w nas, żeby nie owijać w bawełnę tego, że to jest proces i brutalny, i samobójstwo, które drzewo popełnia drewniejąc, tak, prawda? Tak. I że jest w tym jakiś rodzaj takiego agresywnego zawłaszczania przestrzeni, tak, które sprawia, że gdyby dać 1000 lat Warszawie, to byłaby ona puszczą na nowo, tak, prawda? Tak. Chciałabyś, żeby ten element taki, no, nie wiem, czy naturalistyczny, ale taki dosadniejszy pojawił się w naszym myśleniu o świecie? Tak, i przede wszystkim uważam, że jakby brakuje wciąż w mówieniu o przyrodzie i o jakby konstrukcji świata przede wszystkim. Jakoś człowiek nie może tego zaakceptować wciąż, że opiera się ona na przemocy. Że nawet ludzie, którzy mają szerokie ideały, mówią, że sprzeciwiają się zabijaniu zwierząt, zabijają rośliny, żeby je jeść.
że weganizm bardzo często przyjmuje, albo witarianizm, można powiedzieć, formy najokrutniejsze, dlatego że się na przykład robiąc smoothie miażdży się, prawda, liście, które jeszcze w trakcie tego mielenia się bronią. Tam enzymy i białka stresu, no, to jest ekspresja bardzo szybka, to jest parę minut. Więc jakby miażdży się te nasiona ze śpiącymi zarodkami. Z tym, że człowiek uważa, że tak można robić i że to nie ma nic w tym złego, bo nie ma układu nerwowego u roślin. Więc jest wciąż ta hierarchizacja w tym, że tu mogę, a tu nie. Odcinając głowę zwierzęciu, powodujemy jego w ułamku sekundy śmierć. Odcinając korzenie od rośliny, powodujemy, że w ciągu często wielu godzin ona się goi, regeneruje i jest pełna sygnałów, że zdało się coś strasznego. I tu nie jest mój wymysł, tylko to jest zwykła biologia molekularna i biochemia. Więc i tu nie chodzi o to, żeby nie jeść sałaty, tylko chodzi o to, żeby nie oszukiwać, nie budować bajki o rzeczywistości. O tym, że tej przemocy nie ma. No bo jest. Ale jest nieuchronna, jest, znaczy nie uciekniemy przed nią. Natomiast człowiek wykorzystuje ją do budowania opisu Homo sapiens, czyli gatunku, który teraz według mnie wymaga ogromnej ochrony. Jest gatunek wymierający, gatunek, który powinien być na czerwonej liście wpisany. Dlatego, że my sami siebie wykańczamy. I nie tylko przez zmiany środowiska, ale przez język, przez nienawiść. To człowiek, w ogóle pojęcie zła, kategorii zła, zaistnieje tylko wtedy, kiedy jest człowiek. Nigdy. Nie ma znęcania się w świecie przyrody, prawda? Nie ma tego czegoś. Jeśli jest śmierć, ona się objawia nam tylko z konieczności. Homo sapiens jest niszczycielem świata. Agresorem. Tak. To znaczy ty jesteś, albo będziesz już zaraz. Popatrz na swoich rodziców. Popatrz, jaka przyroda jest piękna. To też jest jakaś forma zakłamania. Okropne to jest, tak. To jest okropne. Dziękując bardzo za rozmowę, chciałabym powiedzieć, że żeby odświeżyć nasz sposób myślenia, warto przyjąć perspektywę nie całkiem inną, tylko obok. Tak. I tu jest taka propozycja perspektywy obok, za co bardzo bym chciała podziękować. Dziękuję bardzo. Horyzontalnie myśląc jest chyba najlepiej, tak sądzę. No. Dziękuję. Dziękuję.